Niektórzy walczą dla chwały, idei albo złota. Ja walczę dla moich bliskich. Jestem Geralt z Rivii, Wiedźmin. Dobry, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Ostatnio odnaleźliśmy żonę Barona, więc idziemy mu o tym zakomunikować, ale zanim pójdziemy do niego, to sprzedamy różne tu pierdoły, co zdobyliśmy. Jeden znacznik odblokowałem poza odcinkiem, ale jest on za wysoki level, więc za dużo nie zrobiłem. Tu wszystko jest gorsze. Tyk. I jeszcze te rękawiczki ci damy. Czy ja... O, plus 15, ale to nie... Tu jeszcze nie. Zdroja z jadl. Właśnie to zdobyłem w tam poza odcinkiem, ale nie mamy nic ciekawego do rzemiosła, więc idziemy. Nagrywa się, dobra. Więc idziemy teraz do Barona, żeby mu powiedzieć o jego żonce, że przetrzymują ją te, jak one się nazywają, wiedźmy, tak, to chciałem powiedzieć z samego początku. No, i idziemy teraz tu. On tu siedzi cały czas. No słucham, z czym przychodzisz? A spytajmy go o różne rzeczy. Zastanawiam się, dlaczego ułożyłeś się z Nilfgaardczykami. A co miałem zrobić? Rzucić się na nich i umrzeć jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma Temerii, nie ma czego zdradzać. Nilfgaardzki garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i powyżynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne jak to, że masz dziurę w dupie. Ciekaw jestem, jak się tu znalazłeś. To żadna tajemnica. Byłem temerskim żołnierzem, ale mój oddział został rozbity zaraz na początku wojny. Nie było już nadziei na zwycięstwo. Ruszyliśmy na północ, a po drodze dołączali do nas inni dezerterzy. Byliśmy jak kula śniegu, co się toczy z góry. Gdy dotarliśmy do Wrońców, miałem już pod sobą spory oddział. Tak po prostu weszliście do twierdzy? Tak po prostu. Tutejszy dziedzic uciekł przed czarnymi. Porzucił Wrońce. Jak Nilfgaard wygra wojnę, dostanę tytuł. I wtedy wreszcie skończy się gadanie o samozwańczym baronie. Słyszałeś coś o wiedźmach w Velen? Nie zwracam uwagi na chłopskie bajania. Wieśniacy wszędzie widzą czary, wiedźmy, diaboły i chuj wie co tam jeszcze. Mam wieści o twojej żonie. No to kurwa, czemu nie mówisz od razu? Gdzie ona jest? Czemu jej nie przyprowadziłeś? Jest na krzywuchowych moczarach. Ma tam wik, to pierunek i zajęcie. Nie wyglądała, jakby miała ochotę stamtąd odejść. Kurwa, miałeś ją tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe. Miałem ją odnaleźć, zrobiłem to. Na nic więcej się nie umawialiśmy. Ty pewnie dalej myślisz, że jestem skończonym skurwysynem, prawda? I że to, co się stało, to wyłącznie moja wina. To, co ja myślę, nie ma znaczenia. A jednak ciągle widzę niechęć w twoich oczach. Nie wiem, jak to jest w wiedźmińskim świecie, ale u nas nic nie jest czarno-białe. Pewnie powiesz, że nie jesteś jedynym winowajcą. No to jak brzmi twoja wersja?
Z Aneczką to była miłość od pierwszego wejrzenia. W czasie bitwy pod Anhor włócznia rozharatała mi ramię. Ona mnie opatrywała. Kiedy wydobrzałem, poprosiłem ją o rękę. Popłakała się ze szczęścia. Niedługo potem urodziła się Tamara, a mnie wysłali do Sidaris. Król Etain miał problem z jakimś watażką, a Foltest posłał mu wojska z pomocą. Potem była następna bitwa, jeszcze następna. Rzadko bywałem w domu, a osłodą wojaczki stała się gorzałka. Tak się zaprzyjaźniliśmy, że nawet gdy wracałem, nie mogliśmy się rozstać. W dalszym ciągu widzę to tylko twoją winę. Dasz mi powiedzieć do końca, czy nie? No dobrze. Co było dalej? Walczyłem na różnych frontach. Brałem żołd, a Anna siedziała sama całymi miesiącami. Później się dowiedziałem, że taka znowu samotna nie była. Przez prawie 3 lata pocieszał ją niejaki Ewan. Przyjaciel z dzieciństwa. Pies go jebał. Rozumiesz, kurwa? Gdyby to jeszcze był jakiś jednorazowy skok w bok, to bym machnął ręką, ale ona przyprawiała mi rogi latami. W dupie miała mnie i moją miłość. Jak się dowiedziałeś? Któregoś dnia wróciłem do domu i nie zastałem Anny ani jej rzeczy. Tylko list. Pisała, że mnie nie kocha, że odchodzi z tym wypierdkiem i zabiera ze sobą Tamarę. Myślałem, że mnie jasny chuj strzeli. Pojechałem do niego. Chciałem tylko zabrać dziewczyny do domu. Ale jak go zobaczyłem, coś we mnie wstąpiło. Zajebałem skurwiela, a jego ścierwo dałem psom. W końcu z jakiegoś powodu muszą nazywać cię krwawym. Co? Przydomek zobowiązuje. A nie. Z krwawym to zupełnie inna historia. Domyślam się, że Anna nie była zachwycona. Kurwa, mało powiedziane. Wpadła w histerię. Rzuciła się na mnie, zaczęła wierzgać, drapać. W końcu złapała za nóż. Gdybym się w porę nie uchylił, byłoby po mnie. Wtedy też po raz pierwszy ją uderzyłem. Nie wiedziałem, jak inaczej ją uspokoić. Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Anna kilka razy próbowała zabić siebie i mnie. Podjudzała, żebym ją uderzył. Krzyczała, że zabiłem w jej życiu miłość, więc lepiej, żebym zgładził i ją. Przepraszałem 1000 razy, przynosiłem kwiaty, prezenty, ale ona miała to za nic. W końcu po 2 latach jej złość zmieniła się w obojętność, od czasu do czasu przerwaną nawrotami jej szału i moimi pijackimi wyskokami. Nie wiem, jak wytrwaliśmy tyle lat, ale jakoś się udało. Tyle, że jak widzisz, nie wszystko było tak, jak się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Masz rację. Żadne z was nie jest bez winy. Cieszę się, że wreszcie to do ciebie dotarło. No dobra, to teraz, jeśli nie chcesz przyprowadzić Annę do domu, powiedz przynajmniej, skąd się tam wzięła na tych bagnach. Twoja żona jest na służbie u wiedźm. O czym ty, kurwa, mówisz? Jakich wiedźm? Tych, które mieszkają na krzybuchowych moczarach. Och, jak ludzie o nich gadali, to myślałem, że to tylko bajania. Jak ona się tam w ogóle dostała? Uciekły nocą. Przejeżdżały koło lasu, kiedy wypadła z niego bestia na służbie wiedźm i porwała Annę. Bestia? Możesz, kurwa! A Tamara, nic się jej nie stało? Nie, nic. Dzięki Bogom, chociaż tyle. No a co z Aneczką? Co było dalej? Stwór zaniósł ją w głąb moczarów, ale nie zrobił jej krzywdy.
Co więcej, Anna wygląda na swój sposób na szczęśliwą. Wygląda na szczęśliwą? Co ty pierdolisz, Wiedźminie? W ogóle, co ona tam robi na tych moczarach? Zawarła pakt z wiedźmami. Chyba pomieszały jej się zmysły. Ja pierdolę, jaki znowu pakt? Nie chciała urodzić dziecka i poszła do wiedźm. Ona obiecała, że pozbędą się problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na służbie. No i dotrzymały słowa w swój przewrotny sposób. To znaczy? Anna myślała chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie zaczęła tracić zmysły. Poza tym nałożyły na nią magiczne pęta, które zadają jej ból, gdy tylko im się sprzeciwia. To gwarantuje, że wywiąże się z długu. Pakt z wiedźmami? To brzmi jak jakiś koszmarny, pierdolony żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Przecież nie może tam zostać. Nie radzę zapuszczać się na bagna, nawet z obstawą. Miejsce samo w sobie jest niebezpieczne, a wiedźmy mogą być groźniejsze, niż wam się wydaje. No przecież nie będę tu siedział i czekał, aż mi ją oddadzą. Jakby miały twoją córkę, też byś czekał na ich łaskę? Nie, nie czekałbym. Ale ja jestem wiedźminem. A ja jestem mężem i ojcem, który spierdolił życie swoje i swoich bliskich. Skrzyknę ludzi, pójdziemy tam i wyciągniemy Annę. Wywiązałem się z mojej części umowy. Teraz ty wywiąż się ze swojej. Słowo się rzekło. Na czym to ja ostatnio... Na tym, że zaatakował was bazyliszek. A tak. No, to był kawał potężnego bydlaka. Myślałem, że tym razem się nie wywinie. Uważaj! Jeśli nie przeżyję, możesz wziąć z kasztelu co tylko chcesz. Przeżyjesz! No, to pokaż mi ten bydlak. Okej, okay, no na dobry początek zatrucie. No, panie, bazyliszku. Nie mam kuszy, więc go nie zestrzelę niestety, żeby spadł szybciej. Więc musimy... O! No, cholera! Dobra. Okej, jakoś idzie. No, i elegancko. Idziemy po niego. Nie mogę go tak zostawić. O, hop. Ty skup...
Masz wszystko? Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. Ty też mi pomogłeś, wtedy, kiedy twój człowiek mnie tu przyprowadził. Dałeś mi wikt i opierunek, kazałeś mnie opatrzyć. Jesteśmy kwita. Nie musisz wyjeżdżać. Tu zawsze znajdziesz ciepły kąt i dobrą kompanię. Muszę. Ścigają mnie upiory, dziki gon. Kiedy użyłam mocy, trafiły na mój trop. Ścigacie dziki gon? Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zaryglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. Wsiadła na koń i odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej. Przeprawa przez Pontar jest obstawiona przez redańskie wojska, a mimo to posłałeś Cili do Nowigradu. Szukała czarodziejki, a czarodzieje są w Nowigradzie. Poza tym nie zostawiłbym jej na pastwę redańczyków. Dałem jej glejt. Skąd w ogóle masz te glejty? Nie zawsze dowodziłem tą bandą błaznów. Kiedyś służyłem w temerskim wojsku. Przecież przepraw pilnują redańczycy. Ale jak się ma wyrobioną reputację i dobre kontakty, to barwy i sztandary schodzą na dalszy plan. Czyli istnieje szansa, że Ciri ciągle jest w Nowigradzie. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może gdybyś... No wyduś to. Chcę pojechać po Annę. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri, ale możesz być pewien. Jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. Trochę gotówki zawsze się przyda. No, w rzeczy samej. Zbiorę ludzi i jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Jasne. Do zobaczenia. Tu jestem. Znowu uciekł. O, przepraszam, już nas nie ma. Co to było? Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego Uma i twierdzą, że to potwór. Ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gówno Ardala. Uma? Dziwne imię. Ano dziwne, ale mi innego nie podał. Znaczy, że umie mówić? Nie. To było tak. Pytam, jak na niego wołają. A ten nic, tylko próbuje sobie włożyć do nosa palec u nogi. No to go chwytam za rękę i pytam. Jak masz na imię? A ten się patrzy jak na głupka i duka. O, Uma. No i tak zostało. Na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? A widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karty. Naprawdę nie miałeś już o co innego grać? A żeż, kurwa, czepiasz się. Sytuacja była taka, a nie inna. Ktoś go postawił i już. Miej pretensje do jego poprzedniego właściciela. Co jest takiego śmiesznego w tej historii? Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć, zażyć uciech wielkiego miasta. Zatrzymałem się w jednej karczmie, a że tam akurat grali, to się przyłączyłem. Karty miałem jak żyleta. Oskubałem sukin synów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przeżnął wszystko, co przywiózł ze Skellige. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. Zapytałem, co może postawić, a on pokazał tego dziwolonga.
Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i brzydal trafił do wroniec. Ot, koniec pieśni. Rzeczywiście śmieszna historia. Boki zrywać. A tam kurwa nie znasz się. No to teraz jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak. Choć czuję, że coś z nim jest nie tak. Jak to? No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek, a z drugiej strony ma skurwiel coś mądrego w oczach. A może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie widziałem, ale nie wygląda na groźnego. No nic. Żreć dużo nie żre i dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki. Na mnie już czas. Bywaj. Bywaj. Mam nadzieję, że odnajdziesz córkę. I że będziesz dla niej dobrym ojcem. Nie znajdź statek na Skellige, dziadu jeden. Potwór w przybuchowych moczarach, tak, to. Więc idziemy uratować żonę barona. A jako, że mamy już poziom, który nam daje jakby większą szansę zrobienia pytajników, więc po tym porobimy pytajniki i w następnym odcinku już może pójdziemy do Nowigradu. Oj. Raz za wozem, raz na kozie. Okej. Coś taki bez życia. Ruszaj się. Daj spokój. Niezłą robotę podłapał mój Luby, ha? Czekaj, tu kupiec. Dobra, już 10 raz ten dialog słyszymy. Pokaż mi swoje towary. Okej. A tobie tu posprzedałem różne pierdoły. Dobra. Chwila. Mogę sprzedać, kurczę, 7. Plus 4, to ci sprzedam. Bywaj, mój ty karawanie. Okej. Okay. Teraz idziemy do tego znaku i do barona. Do barona. No. O właśnie tutaj byłem, ten jeden mi się udało zrobić, ale tutaj jest za duży level, bo tam jest już 20, którego nie dajemy rady robić. No i nie zrobiłem tego po prostu. Dobra, dzień dobry, zapraszam. Panie Geralcie. Tak, panie, za czarno. A skąd tak w ogóle łowcy czarownic się tu wzięli? Chyba nie jechali aż z Nowigradu, żeby dwóch kmiotków powiesić. Ja nie wiem, panie. Mówili, gdzie jadą? Genial, dobrze, żeś przyszedł, bo nie mogę z tymi łazęgami dojść do ładu. Trzeba będzie ich oćwiczyć. Batem! To może zaczną gadać z sensem. No, mów, gdzie pojechali. Do wioski na bagnach, panie. Jakaś dziewucha z nimi była, o matkę się wypytywała. Dziewczyna? Ruszajmy tam od razu, Geralt. Tak. Zgoda. Zaraz biorę moich ludzi. To. Zbiera się! Musimy przedrzeć się przez te bagna do tych przeklętych wieś. Czekaj, baronku mój ty. Ja tylko się przenę, żeby ten... Żeby... O właśnie... mieć petardę. Cholerne moczary od tego morowego powietrza pieśniakom mózgi butwię. Wieś, kurwa, czego to jeszcze te gmioty nie wymyślą? Niedługo sam się przekonasz, że wieźmi istnieją naprawdę. Ej. Ta, jakieś szalone staruchy, co mącą ludziom w głowach. Anna pewnie z nimi została, bo ma miękkie serce. Zawsze taka była. O,
Nie możecie szybciej. Kurde, czemu nie ma takiego truktu Geralt? Tylko idzie szybciej niż oni. Dobra, ale jest dobrze, bo... Dobra, wezmę Ard. I czy ja nie mam przypadkiem? Mam. Punkcik. I co to jest? Skupienie. Spadek realnego po otrzymaniu obrażenia jest zmniejszony. To nie. Nie, ja bym może eliksirami coś wziął. Większa tolerancja. Cyk. Okej. No panowie, szybciej, szybciej. Dobra. No. Dawno tylu naraz nie widziałem. Nie powinniśmy tu łazić. Aha. Raz sobie poradziliśmy, ale kto wie, co tam siedzi w głębi. Ciebie! Silnego Berta! Co? Nie? Strach? A w życiu? No, panowie! Idziemy, żwawo, żwawo! Pokażemy tym potworom, kto tu rządzi! Okej, nie cwaniakuj. Ja ten odwar z gryfa, co on robi, bo zapomniałem trochę. Odwar z gryfa, czy odporność na obrażenia cięta, aha, czyli odporność na obrażenia daje, okej. Okay. Jeszcze jeden chcę sprawdzić, bestiariusz, nie, to nie. Ale chciałbym redikty, trupojady, o jest. Przeciw trupojadom, ekwipunek, jest przeciw trupojadom. I cyk. No. Daleko jeszcze mamy iść. Zgnili. A! Dobra. Nie, ja cię nie dobiję. No i... No i dobiję. I baba wodna. No, usuń ze się. Dobra. No, idziemy dalej. Skąd się bierze takie coś? Jak się baba wódki za dużo opije, to się w taką zmienia. Dlatego nigdy babom wódki nie dawaj, tylko sam pij wszystko do dna. Dobra, wypijemy ten odwar. No dobra, i bijamy. Co tu robisz? Potem porozmawiamy. Cholera! I cyk. Udałeś. Wiedźmy, zmieniłeś zdanie? Ile ojciec więcej ci zapłacił? Chyba nie musisz się martwić, skoro są z tobą twoi nowi przyjaciele. Nie boję się. Wieczny ogień mnie ochroni. Przede mną nie będzie musiał cię chronić. Tamara, córeczko, jednak wróciła.
Chodź, niechże cię uściska. Trzymaj się z daleka. Przyjechałam po matkę. Ty pozwoliłbyś jej zgnić na tych bagnach. A myślisz, że co tu robię? Zabiorę ją do domu. O nie! Nie pozwolę ci jej tknąć palcem. Nigdy więcej. Masz prawo mieć do mnie żal. Wiem, że nie byłem najlepszym mężem i ojcem. Ale ja się zmieniłem. Zapytaj kogokolwiek w okolicy. Geralt, no powiedz jej! Okej. Twojemu ojcu naprawdę zależy na odnalezieniu żony. Dużo ci płaci, żebyś trzymał jego stronę? Zaprawdę powiadam wam. Zapalczywość wasza do niczego innego, tylko do zguby doprowadzić może. Kto to kurwa jest? A kim ty jesteś, żeby o to pytać? To mój dowódca. I żadnej pijanej świni nic do tego. Tamara, to teraz z takimi się zadajesz? Może jeszcze każesz im własnego ojca powiesić albo na męki wziąć? Już nie jesteś moim ojcem. Wszystko mi jedno, co się z tobą stanie. Przypominam, że mamy tu sprawę do załatwienia. Wiedźminie, pomożesz nam? Oto tu jestem. Straciłem 5 ludzi i nie wiem, czego możemy się jeszcze spodziewać w tym przeklętym miejscu. Nie powinniśmy marnować czasu. Wiedźmy mogą wrócić. A skąd wiesz, że ich tu nie ma? Bo jeszcze żyjemy. Przeszukać wioskę! To nie idzie to szukanie. Zostaw. O, mają to. Tutaj! To szorowałam. Acia. Odstąp, śmierdziu. O, piernik. Wypieczony. Mamo. Jest przyjściutki. Tak świeży. Pijcie, pijcie. Za mało robiłam. Nadgryzłam, ale żeby sprawdzić, czy twarde. Ale jak świeży. Lekko pijcie. Och, mamo. Przecież prosiłam. Mamo, to ja... Poznajesz mnie? Co mi się stało? Mówiłam, wszystko zrobię. Daj jeszcze raz, wyszoruję. To czysta. Mamo! No mamy problem. Przygotujcie się. Wilki! Chwila. O, chcę sprawdzić, czy mamy to bestiariuszu, bo lepiej się przygotować, niż się nie przygotować. Dobra. Nie, nie mamy tego. Kurde, czyli będę się bił z biesem. Bo nimi nie są. Przygotujcie się. No ale walczcie! Jest, przyleciał. Mógłbyś się nie ruszać z łaski swojej? Śmierdzisz strachem,
zjesz nam posiłek. O tak, to jest to, co chcę. Błoń. Śmierdzisz strachem. Czemu mnie tylko atakuje? No dobra, z biesa zebraliśmy to. Co było? To był bies? Wiedźmy wyczuło, że się zbliżamy. Przysłały go pannę. Przeklęte wiedźmy! Jeszcze im mało? Nie wystarczy im to, co jej zrobiły. Dość tego. Zabieram ją stąd. To moja żona i wróci ze mną do domu. Ty też możesz jechać z nami. Nie dotykaj jej. Wynosimy się obie z tego przeklętego miejsca. Jest chora, Sława. Gdzie chcesz ją wleć w tym stanie? Do Xenfurtu zabijesz ją. Umiem się nią zaopiekować. Wyrywacie ją sobie z rąk jak szmacianą lalkę. Dajcie jej zdecydować. Babeczki! Na obiad będą babeczki! Ona nie jest w stanie o niczym teraz zdecydować. To musi być jakiś zły urok. Wiedźminie, pomóż jej, proszę. Przede wszystkim musimy ją stąd zabrać. Wiedźmi już wiedzą, że po nią przyszliśmy. Zaraz mogą przysłać coś groźniejszego niż biesa. Nie ruszę się stąd, dopóki mi nie powiesz, że da się ją odczarować. Obawiam się, że to nie jest zły urok. Więc co w takim razie? Wynik tego, co przeszło. Utrata dziecka, porwanie przez biesa, życie w wiedźmiej wiosce i opiekowanie się dziećmi, które zaginęły. To wszystko odcisnęło na nie piętno. Czyli nie umiesz jej pomóc? Już na zawsze taka zostanie? Przykro mi. Zabiorę ją do pustelnika z Gór Sinych. Spotkałem go kiedyś, dawno temu. Bardzo mądry człowiek, ma prawdziwy dar uzdrawiania. Warto spróbować. Jadę z tobą. Niestety to niemożliwe. Dlaczego? Masz zobowiązania wobec Kościoła Wiecznego Ognia. Kiedy tylko załatwimy sprawę w Velen, wrócisz ze mną do Oxenfurtu. Powiedziałeś, że uratujesz moją matkę. Dotrzymałem słowa. Teraz zaopiekuje się nią twój ojciec. Zaopiekuje? Wiesz, kim on jest? Wiesz, co jej robił? Zapewnia, że się zmienił. A ja widzę w nim prawdziwą skruchę i żal za grzechy. Zaopiekuje się nią, a ty masz teraz nowe życie i nowe obowiązki. Wobec Wiecznego Ognia. Nie bój się. Wszystko będzie dobrze. Nie tknę już wódki. Nigdy, rozumiesz? Zabiorę mamy to z Nahora, a kiedy ją uzdrowi, wrócimy po ciebie. Przysięgnij. Przysięgam. Wiedźmini zostali stworzeni, żeby zabijać potwory. Nie jest ważne, kto zleca zadanie. Ważne jest, żeby zapłata się zgadzała. Skrupuły nie są mile widziane. Wiedźmin ma zrobić swoje bez zbędnych dywagacji. Ma podnieść rzuconemu mieszek i ruszyć swoją drogą. Ludzie nie oczekują, że Wiedźmin ochroni ich przed nimi samymi. Dzięki za pomoc, Wiedźminie. Mimo wszystko. Niech cię Wieczny Ogień chroni i strzeże. Bywajcie. Nie jestem tego taka pewna. My nie mogliśmy zrobić już nic więcej. Wiedźmin też. Jeśli ktokolwiek może jej pomóc, to tylko uczony mędrzec.
Może masz rację. Dobrze, tutaj zakończymy odcinek, trochę krótszy niż miał być, ale trudno. Więc tutaj zakończę odcinek. Pamiętajcie o subie z dzwoneczkiem, żeby być zawsze na bieżąco i zapraszam na mojego Twitcha, który link będzie w opisie. Także cześć.